Żałuję, że nie urodziłem się 30 lat wcześniej, no. Było, kurwa, minęło. Na czym to skończyliśmy? Że nie lubię używać imion, bo się można przez to nazbyt poufalić z klientem. No, ale muszę się z wami jakoś komunikować, więc nadam wam numery. Oznakowałem was według kolejności zleceń, więc nawet nie próbujcie zamieniać się numerami. Chcesz coś powiedzieć? Odkleję taśmę. Tylko bądź cicho. Na górze mieszka moja mama. Ona nie lubi wrzasków. Daj mi jeszcze jedną szansę. Oddasz długi? Nie to miałem na myśli. Dogadajmy się. A wy co o tym myślicie? Wejść z nim w układ? No dobra, niech będzie. Zrobimy tak. Policzę do trzech. Jeżeli z twojej dupy wyskoczy milion baksów, puszczam cię wolno, zgoda? Jakby z mojej dupy miało wyskoczyć milion, to dałbym z siebie wszystko, więc lepiej się postaraj, bo będziesz miał tylko jedno podejście. Jesteś skupiony, skoncentrowany? No to uważaj, zaczynam liczyć. Nie. Raz. Dwa, trzy. Jedynka! Biorąc pod uwagę przypadek jedynki, czy ktoś z pozostałych chciałby dostać jeszcze jedną szansę? Ses. Czego chcesz? Klientów mi płoszysz. Musisz mi pomóc i to zaraz. Jakie musisz? Jakie zaraz? Stefan, kurwa, ludzi mi wytłukli. To ktoś się nieźle wkurwił. Co takiego nabroiłeś? Nie mam czasu na pierdoły. Muszę odzyskać towar, zanim zdążą go upłynnić. I ty mi w tym pomożesz. No to niby czemu miałbym ci pomagać? To jesteś chciwym skurwysynem, a ja dobrze płacę. To jak będzie? Chcę 20% wartości towaru. Stefan, kurwa, nikt nie daje takich stawek. W takim razie będziesz pierwszy. 20%. Ni chuja, ani że nie zejdę. Wykorzystujesz fakt, że mi się dupa pali. W tym biznesie każdemu się pali. Dobra, dam. 10. 15. I to, co ukręcę na boku, to moje stoi? Stoi, ale zaczynasz od zaraz.